Пойдет с утра на снарядка. Jesteśmy na przełęczy pod Połoninami. Rozciąga się stąd piękny widok na Połoninę Caryńską i na Połoninę Wetlińską, gdzie w tej chwili pójdziemy. Połonina Caryńska w bliżej. Symboliczna brama na Połoninę autorstwa Jerzego Harasymowicza, to znaczy motto jego autorstwa. Po prawej stronie mijamy Połoninę Caryńską. Prezentuje się bardzo okazale. Przed nami stroma ściana na Połoninę Wetlińską. Odpoczywamy na węźle szlaków pod Połoniną Wetlińską. Kasia, słyszysz? Kościół ma wielkie miejsce. No to dokry. Nasza grupa podchodzi na Wetlinę. Szlak prowadzi pięknym lasem bukowym. Ostry zakręt w prawo, stąd jeszcze 15 minut do Saliska. Weszliśmy już na Połoninę Wetlińską. Rozległy widok. I Połonina. Do schroniska około 10 minut. Ostatnie podejście do schroniska na Połoninie Wetlińskiej. Tuż obok jest schronisko. Do szczytu jeszcze 20 metrów. Poniżej schronisko na Połoninie Wetlińskiej. Ta grań na Połoninie Wetlińskiej. Turyści wygrzewają się w słońcu. Na grani bardzo mocno wieje, w dole jest spokojnie. Janoszek dziarsko podbiega. Enia nieco wolniej. Ale też mocno i stanowczo postępuje naprzód. No, Wandzia też wreszcie dotarła. Zaraz będzie kurtkę ubierać, bo tu zimno jak cholera. Tu jeszcze tak naprawdę kurczę. Męczę schronisko na Połoninie Wetlińskiej. 1200 metrów.
1228 metrów nad poziomem morza. Schodzimy od schroniska w stronę parkingu, który jest widoczny w dole bardzo daleko. Czeka nas droga około godziny. Trawa na połoninach pięknie lśni w słońcu.